Ząb zatrzymany to taki ząb, który jest prawidłowo i w pełni uformowany, natomiast jest on w całości otoczony przez tkanki, bądź to kość, bądź tkanki miękkie częściowo. Taki ząb nie zawsze daje jakiekolwiek objawy. Bardzo często zęby zatrzymane diagnozowane są na podstawie zdjęcia radiologicznego i często pacjenci nie wiedzą, że do takiego stanu doszło. Proces patologiczny zatrzymania zęba dotyczy najczęściej dolnych zębów ósmych, ale zasadniczo może dotyczyć wszystkich zębów. Najczęściej również kłów górnych oraz przedtrzonowców.